Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Tanie i Dobre. I dzisiaj pokażę Wam produkty do 20 zł. W ostatnim odcinku również były produkty do 20 zł, ale tych odcinków będzie najwięcej. Dlatego, że z wszystkich kosmetyków, które stwierdziłam, że są dobre, godne polecenia i też niedrogie, właśnie znalazło się bardzo dużo kosmetyków do 20 zł. Oczywiście ta lista cały czas się powiększa, dlatego że kosmetyków przybywa mi, nowych, które testuję i niektóre z nich okazują się naprawdę dobre. Także dobra, standardowo jak w każdym odcinku 5 produktów, o których Wam dzisiaj powiem. Dobrych, godnych polecenia i w cenie do 20 zł. Jeżeli jesteście ciekawi, jakie to produkty, to zapraszam do oglądania dalej. Zacznę może od kolorówki, bo mam dwa produkty z kolorówki. Pierwszy produkt to jest puder z Vibo bananowy. Puder, który jest, akurat tutaj mam końcówkę, ale mam już kolejny kupiony, bo jest naprawdę świetny. Ten puder sobie kupiłam i przez długi czas go nie używałam. Natomiast później zaczęłam go używać i się okazało, że jest naprawdę świetny. Zapach może nie przyciąga za bardzo, bo no pachnie bananem, nie powiem, że nie, ale to jest taki bardziej dla mnie banan, taki jak w syropkach dla dzieci, wiecie, lekarstwo takie niż taki prawdziwy banan, ale ten zapach i tak się ulatnia. Puder sam w sobie jest super, rzeczywiście matuje, utrwala makijaż na wiele godzin. On ma kolor taki żółty, ale nie zmienia koloru podkładu. Na twarzy się utrzymuje ten podkład, ten makijaż ogólnie bardzo, bardzo dobrze. I ten puder, słuchajcie, znalazłam cenę 16,99. Jedyną wadą tego pudru, jaką mogę zauważyć, jest to, że on ma bardzo mało dziurek. Bardzo mało tutaj ma tych dziurek w środku i ciężko czasem ten produkt wydobyć, zwłaszcza jak już jest końcówka tego produktu. Ja tu naprawdę już mam końcówkę na raz może, ale mam zakupione kolejne opakowanie, bo naprawdę ten puder jest świetny i wiem, że bardzo dużo ludzi go poleca. I kolejny produkt to też jest puder i też marka Vibo, tylko tym razem jest to puder ryżowy. Też dosyć znany puder i puder, który też bardzo dużo osób poleca. Tym razem jest to puder biały, matująco utrwalający puder ryżowy do każdego typu cery. Ten puder rzeczywiście utrwala makijaż, również matuje. Ma kolor biały, ale nie bieli twarzy. Ja nie zauważyłam takiego zjawiska u mnie, żeby ta twarz była wybielona, nic się z tym nie dzieje. Sprawdza się świetnie pod oczy i w ogóle w strefę T naprawdę matuje i absorbuje to wydzielanie sebum. Pod oczami też się świetnie sprawdza, nie waży się korektor jak użyjemy tego pudru. Naprawdę świetny produkt i on również kosztuje 16,99 i też tak jak w przypadku pudru bananowego ma zbyt mało dziurek jak dla mnie i czasami ciężko jest ten produkt wydobyć, ale poza tym świetnie się sprawdza, ma też małe opakowanie. Ja lubię bardzo te pudry zabierać w podróż, także te pudry bardzo Wam polecam. Myślę, że nie są drogie, tym bardziej, że starczają na bardzo długo, bo jego tak naprawdę używa się bardzo mało. I teraz mam trzy produkty z pielęgnacji. Zacznę może od henny Delia. Jest to henna żelowa do brwi i rzęs. Ja mam odcień 1.0 czarny, natomiast jest jeszcze grafitowy i ciemny brąz. I tak jak mówię, ją można używać i do rzęs, i do brwi. Ja początkowo ogólnie jak używałam henny, to proszkową, tak jak jeszcze było ze starych czasów, która sprawdzała się u mnie dobrze, jakoś do tych żelowych nie byłam przekonana, trochę się ich bałam, można powiedzieć. Natomiast proszkowa była super, co prawda efekt nie utrzymywał się jakoś bardzo długo i trzeba było częściej ją robić. Natomiast w przypadku Deli, tej henny z Deli, ja ją kupiłam będąc w Polsce, bo nie była proszkowej. Nagrywałam nawet Wam test na żywo, jak pierwszy raz ją używałam. I ona ma dosyć duże opakowanie jak na hennę, bo henna w proszku jest w mniejszym opakowaniu, ale pokażę Wam, co ma w środku. Więc w środku ma tak, oczywiście ten żel, który starcza naprawdę na bardzo, bardzo długo. Dodatkowo ma też wodę. To jest bardziej nie woda, 2%, to nie jest woda, tylko bardziej taki żel. I dodatkowo ma, co jest bardzo fajne, ma taką, jak ja to mówię, miskę dla psa, czyli taki pojemniczek do tej henny. I jeszcze aplikator ze szczoteczką, także naprawdę super. Jeżeli chodzi o samą hennę, ja byłam naprawdę w szoku, bo
Łatwo się ją używa. Sobie ją schowam. Łatwo się ją używa. I efekt, słuchajcie, utrzymuje się na dużo dłużej niż w przypadku henny takiej proszkowej. Ja naprawdę te brwi teraz, tak jak w przypadku henny proszkowej, robiłam to raz w miesiącu, a po 2 tygodniach już ten efekt był naprawdę taki, że prawie w ogóle go nie było widać. W przypadku tego produktu ja robię to raz na 2 miesiące, bo efekt naprawdę utrzymuje się przez te 2 miesiące. Cały czas mam te brwi bardzo ładne, tak jakbym dopiero zrobiła hennę. Używa się ją bardzo prosto, nawet próbowałam robić też rzęsy i też to zadziałało, moje rzęsy były rzeczywiście bardziej czarne. Natomiast wiadomo, no to tak nie widać jak na przykład w przypadku brwi, ale naprawdę łatwo się ją używa, jest naprawdę fajna. I ona kosztuje, słuchajcie, Henna Delia 14,89, także myślę, że to nie jest jakiś też duży koszt, tym bardziej, że taka henna jest bardzo wydajna i starcza na bardzo, bardzo długo. Także ja mogę Wam ją serdecznie polecić i teraz jestem zwolennikiem henny właśnie żelowej niż proszkowej. Kolejny produkt też do pielęgnacji to jest Evre i to jest Sugar Lips Peeling, cukrowy do ust. Ja mam tu pomarańcze, bardzo, bardzo fajny peeling. Ja kiedyś zrobiłam sobie sama peeling, nie wiem czy pamiętacie, bo nie mogłam żadnego peelingu do ust znaleźć. Potem pojechałam do Polski, właśnie znalazłam ten. Też są z tej serii balsamy, natomiast ja tylko peeling wzięłam. Peeling jest mega fajny. Używamy go w sposób bardzo prosty, po prostu nakładamy peeling na usta, nawet nie mokre, tylko normalne. Masujemy te usta. Peeling nie jest taki, wiadomo, taki mocny jak w przypadku do twarzy, no bo wiadomo, to są jednak usta. I po chwili po prostu zmywamy resztki i usta już mamy bardzo ładne. Dodatkowo przyjemny zapach pomarańczy, też nawet wiadomo, no to są peelingi do ust, więc wiadomo, że trochę nam do tych ust się dostanie, więc naprawdę smak też jest przyjemny. I dodatkowo zauważyłam, że ma też ten peeling takie właściwości nawilżające, bo te moje usta, ja oczywiście i tak po peelingu zawsze je nawilżam jakąś pomadką nawilżającą, tak samo jak w przypadku, kiedy robię peeling ciała czy twarzy, ale zauważyłam, że sam peeling w sobie też ma właściwości właśnie nawilżające. Bardzo fajny peeling, ja Wam go serdecznie polecam. Też jest dosyć wydajnym produktem, bo jego tak naprawdę wystarczy odrobinę na usta nałożyć i sprawdza się mega, mega świetnie, także super Wam polecam. I peeling, słuchajcie, kosztuje 14,99. Ja już kupiłam kolejne opakowanie, więc tym razem chyba kupiłam poziomkę, ale wiem, że jest też malina, o ile dobrze pamiętam. Także peeling z Evre Wam jak najbardziej polecam. I ostatni produkt też do pielęgnacji, ale tym razem do pielęgnacji włosów. Jest to maska Pantene Pro V. Maska, którą już znacie, bo ja już Wam ją nieraz pokazywałam na moim kanale. Ja tutaj akurat mam, to jest intensywna maska. 2 minuty do włosów zniszczonych. I to jest właśnie maska, która ma nam naprawić te włosy i ochronić, ale widziałam, że są też maski właśnie do włosów farbowanych i też jeszcze jakaś, chyba 2 albo 3 rodzaje tych masek są, ale nie pamiętam. Ja w każdym razie używałam tą, miałam kilka opakowań tych masek, teraz zmieniłam na bananową, jak wiecie, ale wracając do tej maski, muszę Wam ją polecić, bo ona jest naprawdę bardzo, bardzo fajna, dlatego też kupowałam właśnie kilka opakowań tej maski, bo maski używałam różne i czasem po prostu po jednym opakowaniu stwierdziłam, nie, to nie jest odpowiednia maska dla mnie, natomiast ta jest świetna. Ona bardzo dobrze nawilża włosy, te włosy się, te końcówki na przykład się nie rozdwajają. Ja maski używam raz w tygodniu, zawsze nakładam bardzo dużo tej maski na włosy i zostawiam tą maskę. Tak jak w przypadku tutaj jest napisane, że to 2 minuty trzeba zostawić. Czy też na tej mojej kolejnej masce też jest napisane, że tam do 5 minut, natomiast ja zawsze trzymam tak pół godziny, czasem 40 minut, potem dopiero zmywam i włosy są naprawdę dobrze nawilżone, dobrze odżywione, nie łamią mi się tak, te końcówki się nie rozdwajają i czuję po prostu, że te włosy są dobrze odżywione, także ta maska jest naprawdę rewelacyjna. Fajne jest też otwieranie tej maski, bo zazwyczaj każde maski trzeba wykręcać, a tą po prostu otwieramy o tak, jak widzicie, jest puste opakowanie, dzięki czemu też łatwiej ją wydobywać. I
przepiękny zapach tej maski, także naprawdę ja tą maskę bardzo Wam polecam, ona nie obciąża włosów, włosy po niej są naprawdę dobrze zregenerowane, dobrze nawilżone, końcówki się nie rozdwajają. Raz w tygodniu taką maskę można użyć i włosy naprawdę są w dobrej kondycji. I ta maska, słuchajcie, w Polsce kosztuje 19,99. Myślę, że warta jest swojej ceny, tym bardziej, że jest wydajnym produktem. To też oczywiście zależy, jakie macie włosy, bo ja, tak jak mówię, mam włosy długie i też dużo maski używam, a i tak u mnie naprawdę na długo taka maska starczała. Także ja ją Wam też polecam. I to by było na tyle, kochani, w dzisiejszym odcinku. 5 produktów. Dajcie mi znać oczywiście standardowo, czy używałyście któryś z tych produktów. I powtarzam to, co będę powtarzać zawsze, że to, co się sprawdza u mnie, niekoniecznie sprawdzi się u Was. I na odwrót też. Ja mówię Wam swoje zdanie na temat tych produktów, jak dla mnie te produkty są świetne i godne polecenia. Dlatego Wam je polecam. Dzięki bardzo, że byliście. Pamiętajcie o śledzeniu mnie na Instagramie, a ja już serdecznie zapraszam Was na moje kolejne filmy. Dzięki bardzo, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Pa, pa!